Siemaneczko, z tej strony Roman Bratny, jak to woli Lord. Witam Cię Was na moim kanale z gry Titanfall 2. No, od dawno odcinków nie było, prawdopodobnie live dzisiaj będzie o 16:15. Kto wie. Też dawno nie było, te nowe sezony są mi w ogóle. Mamy dziennik Coopera, przeprawa przez placówkę badawczą IMC miała nam skrócić drogę przez trudny teren, ale okazało się, że nie była to najlepsza decyzja. Koniec ze skrótami. Też chyba nawet to czytałem w poprzednim odcinku i to będzie ogólnie następna misja, tak według mnie, bo już pokonaliśmy w poprzednim odcinku Ash, tego robota. Już się okazywało, a nie myślałem, że to Junia jest normalnie, tylko sobie w tej masce miała taki mikrofon i w ogóle. Okno se zamknę. Dobra. O! Zbadano. Pilocie, major Anderson tu jest. Zbadaj ten ośrodek. Spotkamy się po drugiej stronie. Nie daj znów się złapać, BT. Będę unikać skrótów. Prosi zespoły zajmujące się analizą Arki o zgłoszenie się do sali wykładowej na prezentację generała Martena. Będą senki albo ktoś taki, nie wiem. Zapominasz, że Hammond jest po jego stronie, więc jeśli on coś da, to... Złe przeczucia. Może to być wynikiem zaburzeń czasoprzestrzeni. Sugeruję głębokie wdechy zgodnie z procedurą J12. Ostateczna klęska sił ruchu oporu zapewni ludzkiej rasie przetrwanie, a także sprawi, że pomyślna... O, mają takie fartuchy jak... podobne bardzo do Instytutów. Według mnie bardzo są podobne do Instytutów. O! Niby można. Dokładnie tutaj. Co to za miejsce? IMC ma liczne kompleksy badawcze na terenie Kresów. Ten jednak nie przypomina żadnego znanego nam ośrodka. Ile jest takich ośrodków? 8 zwykłych miesięcy przed operacją Pałasz. 9 flota ruchu oporu przejęła lub zniszczyła 29 z nich. Idź stąd. Kto będzie mnie atakował? Dziwne. Rejestruję własną sygnaturę danych w tym obszarze. To zapewne przez te zakłócenia. Chyba będziemy teraz z tego korzystać. Tak. To ciekawe. Wykrywam ślady potężnej eksplozji w tym kompleksie, ale dane z twojego hełmu w innym czasie nic takiego nie wykazują. Żadne ze zwłok nie pasują do profilu genetycznego majora Andersona. Być może wciąż żyje. Zalecam zajrzeć do głównego holu recepcji. Poszedłbym z tobą, ale moja obudowa nie zmieści się w drzwiach. Nie wiadomo. Szczęścia! Wykryto sarkazm. O. Hmm.
Coś próbuje tutaj sobie działać, robocik. Możesz ty oto odpuść ode mnie. Słabo. Bym tak powiedział. I co, my sobie możemy go założyć, czy raczej nie? Anderson nie żyje, ale mam jego hełm. W odróżnieniu od niego jest w jednym kawałku. Dobrze, jeśli mi go przyniesiesz, przeanalizuję go w poszukiwaniu ważnych danych. Jasne. A sobie przez balkon pójdę. O! Co jazdę można zrobić? Jeśli przyniesiesz mi hełm Andersona, poddam go analizie. Wraz ze śmiercią Andersona przejmujesz dowództwo nad operacją specjalną 217. Słabo. Gratuluję awansu, pilocie Cooper. Wyświetlę teraz odprawę Andersona przez komandor Sarę Briggs z SRS. Majorze Anderson, 2 tygodnie temu przechwyciliśmy transmisję IMC. Znaleźli coś na tyfonie. Miało tam miejsce potężne wyładowanie, które spowodowało anomalie czasowe. Chcę, żeby SRS zinfiltrowało tę bazę. Rozumiem. Uzyskam odpowiedź. To urządzenie zdobyte podczas operacji Grizzly powinno cię chronić. Wiemy, że IMC wynajęło Kubena Bliska i jego najemników do ochrony czegoś ważnego, więc bądźcie czujni. Aha, Anderson. Wiesz, jak bardzo uwielbiam wypisywać nekrologii, dlatego nie działaj sam. SRS to drużyna. Proszę działać, co? Piocie, dane zdobyte przez majora Andersona są niekompletne. Naszym obowiązkiem jest osiągnąć cel operacji specjalnej 217. Przed podjęciem dalszych kroków zalecam odnalezienie urządzenia nadgarstkowego Andersona. Nie miał przy sobie nic podobnego. Zapewne zostało z drugą połową zwłok. Wykrywam szczelinę w budynku służb bezpieczeństwa. Zapewnię ci dostęp. Zostanę tutaj i będę skanował strukturę z pierścieniami, a ty poszukaj informacji i zaginionego urządzenia. Musi być prostszy sposób, BT. Pomyślę o tym. Kurde, chciałem też, żeby mną rzucił kliknąć, ale nie to kliknąłem. Ło! Odejdź ode mnie. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o amunicję. Dobra, gdzie mam dalej iść? No jest jeszcze ty. Jeszcze
sąsiedzi. Chciałem mu nic powiedzieć, że macie. Uprawnione osoby w budynku służby bezpieczeństwa. Intruz może posiadać zaawansowane maskowanie. Przyjąłem. Lasery włączone. Wysyłam oddział, żeby to zbadał. Czuł. Doktor Aleksander Darren. PIS 14,6. Intruz korzysta z zaawansowanej technologii i masakruje nasze oddziały. Tyler z sekcji biologicznej mówi, że facet w kilka sekund zmiótł dwie drużyny w pobliżu wind. No to nieźle. Jakiś kurde koks? Amunicji nie miał. Co to jest? Lubię. Uwaga! Tymczasowo aktywowano środki ochronne ze względu na nieznaczne naruszenie. Prawdopodobnie atomówka tu bruchła. Ujdź. Jezu, ale to jest nieprzyjemne tak. Rap. Raport sytuacyjny. Coś tam, misja zinfiltrować placówkę na telefonie, zgromadzić informacje, przeciwko do wybuchu. No dobra. Wybacz, Andres. Nie to. Aby personel cywilny i naukowy udał się w stronę wejścia do najbliższego schronu z powodu naruszenia bezpieczeństwa. Prosimy zachować spokój i zgłosić się do najbliższego automatycznego pracownika. Pilocie Cooper, przeniosłem moje funkcje AI do tego urządzenia, aby możliwa była komunikacja pomimo zakłóceń. AI. Ostatnio widziano go w pobliżu sekcji biologicznej. Ewakuujcie resztę jajołowych i spójrzcie wąskie gardło. Tak nie działa. Włączono dodatkowe lasery. Otoczymy go. To dobrze. Się teleportować w czasie może z Kubany. Centrala. Znaleźliśmy intruza, ale przemieszcza się w sposób nieprzewidywalny. Uwaga, nieprzyjaciel! Doktor Colby Marvin zgłosić się do działu robotyki na omówienie projektu. Nie tu. Colby Marvin do działu robotyki. Cel jest za nami, zmiana kierunku. A, ty no. Właśnie się wyrazić w tym sektorze. A co, czas wytestować? Ktoś go widzi? Tu go nie ma, ostrożnie. 35 metrów. Taką jedną broń to sobie przypomina. Ełdź. Pilota.
zapomnij. Każdy intruza jest uzbrojony i niebezpieczny. Wszystkie jednostki do południowo-wschodnich bit na poziomie czwartym. Nie rozumiano, Centrala! Ruszamy! No musiało. Sprawdzić. Dobra. Jeden. Już mnie zaatakował. Pipku jeden. Nic. Ingi. Ile was tu jest? Jezus, kubaniutki się pojawiłem jak nie wiem. Leje na ktoś mi da namiar na niego! Czekaj, może mam amunicję? O, oczywiście, że no a jak to? Żeby dla mnie nie mieli? Dobra, czyli ta, na górę mam. Oddział Beta 4, zgłoś się. Beta 4, gdzie jesteście? O, tam jest tam.
sumie mogłem. Chociaż nie, bo ja przecież potem ciągle leciałem. Kod 8-3. Musimy uciekać. Kontynuować operację. Test ma być przeprowadzony. Pilocie, może nam tu pomóc fragment niepełnego dziennika Andersona? Włączam odtwarzanie. Dziennik Andersona 341. IMC faktycznie coś znalazło. Zakrzywia przestrzeń i czas. Na pewno tego nie zbudowali, ale może to naprawię. Nie wiem, co planują, ale skutki mogą być katastrofalne. Bez odbioru. Takie fajne karabiny mieli. Chodź. Śmieszne. Ała. Go. O, rekord chyba. Chwilą tu był. A widzisz? Patrzcie, bo pilot nad nami. Chodź. Aha. Kurde. Jakieś to takie technologiczne. Ważne, że się Hełm zabrał. Takiego skina ma, to jest Asimov jakiś, nie wiem. Wiem, że w CS-ie taki jest do AK-cza i do P90. I do snajperki chyba też. Dziennik Andersona 342. Źródło mocy zakrzywiacza nazywane jest Marką. Chyba nie udoskonalili jeszcze obudowy. Ta jest pusta. Arka musi być gdzie indziej. Anderson zrobił. Arka jest gotowa do transportu przez komorę testową.
No chyba obrażenie to zadaje. Na grzyby upadłeś, nie strzelasz. A, już mam taki. Jeśli amunicja by przydała, nie powiem. Rozgrzewać zewnętrzne pierścienie. Gdy Arka będzie na miejscu, rozpoczniemy. Dobra, zaraz kończyć będziemy. Wow. Ta rzadka.
rotacyjne granaty. Wiem, co chcą robić, co może być tych umarł pewnie i zrobić wielką armię. Na 100% o co chodzi. Ajajaj. Nic mi tam nie grozi? Nie, ale pilot ruchu oporu musi ryzykować dla dobra innych, jak major Anderson i kapitan Lastimoza przed tobą. Czy to jednak nie tak działa? Nie, to jest taka... Nie lubię tej serii, ale... O kurde... O nie! Uff, dobra. Obrali za cel księżyc tej planety w ramach testów. To był tylko cholerny test. Następna będzie jedna z naszych planet. Chcą zniszczyć harmonię. Do tego przesunęli termin. Muszę wysłać te informacje Sarze. Ani kroku dalej, pilocie. Znalazło mi ci... Twoich danych opracowałem plan. Będę na zewnątrz. Ojej. Dobra, słuchajcie widzowie, już na tym etapie będziemy kończyć. Ja się z wami żegnam, ja byłem Roman Bratny. A, nie można ten opcji włączyć. Dobra, to zaczekajcie, to już... Dobra, już nie owijajmy bawełnę. Ja byłem Roman Bratny, no i cześć.